Scena już stoi, ale zamarscy społecznicy mają co robić. Święto dziedziny zbliża się wielkimi krokami, a pracy jest jeszcze sporo. Chodzi głównie o zagospodarowanie terenu wokół sceny. Prace społeczne trwają, działacie, a czasu coraz mniej. Tak, czasu coraz mniej. Witam serdecznie. To już 7 rok budowy parku w Zamarskach. Jak widać, cały czas się coś dzieje. Za moimi plecami scena, wymarzona scena, kolejne marzenie zamarskich społeczników. Jak widać za moimi plecami, pracują zamarscy społecznicy. Ja to chcę za każdym razem podkreślać, że te marzenia się wszystkie spełniają dzięki społecznikom, którzy mają marzenia, ale te marzenia realizują. Pracują tutaj dorośli, pracuje młodzież, pracują dzieciaki. I powiem szczerze, gdyby nie oni, tego parku by tutaj nie było. No, w tym roku chwyciliśmy się za prace społeczne, by przygotować, można powiedzieć, uroczyste otwarcie sceny, która jest za nami. Scena, budowa sceny już jest zakończona, ale wszelkie prace zagospodarowania terenu wokół sceny to jest ponad 300 metrów kwadratowych kostki. Ja nie wiem, czy do 400 dojdziemy chyba, bo troszeczkę brakło kostki i będzie przywieziona już tuż. Więc 300 metrów kwadratowych mamy ułożone, 100 metrów bieżących krawężnika, 100 ton kamienia, no wykopy ziemne. Jak widać, tutaj jeszcze sporo pracy, a został tydzień, można powiedzieć, do święta dziedziny, do uroczystości otwarcia nowej sceny, na której wystąpią gwiazdy. To będzie grupa skiflowa, no to co. Tak więc musimy ze wszystkim zdążyć i naprawdę zdążymy, jeśli pomogą mieszkańcy, pomogą społecznicy. Ja już z góry teraz serdecznie dziękuję wszystkim za te prace społeczne. Naprawdę w ciągu, można powiedzieć, 15 dni prac społecznych, ciężkich prac społecznych, jesteśmy u finiszu tych wszystkich prac. Są to ciężkie prace, ale trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że zdążymy. Dziękuję również tym, którzy pożyczają bezpłatnie swój sprzęt. To jest koparka, to jest traktor, to jest brony, równarka, po prostu tu tego sprzętu bardzo dużo. Dziękuję Urzędowi Gminy Haszczak, panu wójtowi Sikorskiemu za wsparcie finansowe, bo troszeczkę nam brakło materiałów, czyli krawężników, kostki brukowej. Dlatego jak widać, wspólnymi siłami zawsze można osiągnąć więcej. Te prace społeczne, które trwają od 7 lat, przynoszą efekty i sukcesy. Nasz park, tak jak można państwo już usłyszeli, drugie miejsce w Polsce. To jest docenienie tej ciężkiej pracy, która w Zamarskach jest od 7 lat. Czyli cały czas można tutaj do was przyjść, można wam pomóc w tych pracach? Oczywiście, że tak. Każda para rąk na wagę jest złota, bo oprócz tej, że układamy kostkę brukową, równamy ziemię, to naprawdę tych prac jest jeszcze sporo. Jeszcze trzeba posadzić kwiaty, jeszcze trzeba zasadzić tu je, no wyrównać całą tą ziemię tutaj grabiami, bo to już sprzęt nie wiedzie. Mam nadzieję, że zdążymy i cały czas będę powtarzał, tylko razem można coś zdziałać. To park, scena już stoi. Trochę to trwało. Kiedy się te prace zaczęły, kiedy skończyły, jak to wyglądało? Już powiem, no, jak ktoś śledzi portal OX.pl, który informował o wszelkich postępach prac, można powiedzieć, półtora roku temu dostaliśmy pozwolenie na budowę sceny. Można powiedzieć, że dwa lata temu rozpoczęły się prace projektowe, półtora roku temu otrzymaliśmy pozwolenie na budowę. Przez pół roku szukaliśmy wykonawcy. W końcu jak się znalazł, rozpoczęła się budowa. Niestety termin został przedłużony o pół roku, więc prace budowlane zakończyły się, można powiedzieć, te ciężkie prace i wykończeniowe końcem maja. Jeszcze drobne poprawki. Tak więc, no, można powiedzieć, dwa lata czekania na spełnienie marzeń. No a żeby spełnić te marzenia, też sami musimy tą pracę wkładać. Ja nie wiem, ile przepracowaliśmy godzin, ale warto. Powtarzam państwu, że warto. Człowiek ma satysfakcję, a robimy to dla drugich, żeby coś się działo, a będzie się działo sporo, bo oprócz święta dziedziny corocznego w tym roku rusza kino plenerowe razem z młodzieżą z projektu Szwung Młodych 2, czyli Zamarski Przystanek Kulturalny, który jest za naszymi plecami. Będzie wiele imprez, czyli to jest przede wszystkim kino plenerowe. 24 sierpnia dożynki z zespołem Baciary. Potem Lutnia Bike Marathon, finał właśnie tu na tej scenie. We wrześniu również zamarskie biesiadowanie z odsłonięcie gwiazdy. Kaska Urbasia z zespołu Torka. Tak więc, no i potem jarmark. Oczywiście to życie kulturalne we wsi się dzieje, ale dzięki scenie, nowej scenie w Zamarskach, to życie kulturalne będzie kwitło jeszcze bardziej. Trochę musimy powykańczać te krawężniki, podocinać i nie nadążać z pracą za sołtysem. Tyle tak wymyśla tutaj w parku naszym. Trochę roboty jest, co? Zdążycie? Ja, jasne, wyrobimy się. Byle nam pogoda nie przeszkadzała, to zdążymy. Prace społeczne to ważne, bo robicie coś dla innych. Dla innych, no. Mhm.
Powiedz, zdążycie, bo macie tydzień, tak, do święta dziedziny, jak myślisz? Jak będzie cały czas tyle osób, to raczej będzie ciężko, ale myślę, że damy radę. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik-Telesz.